Kontynuujemy w formie części drugiej omówienie działania w sytuacji szantażu emocjonalnego. I punkt zwany S, czyli stań, zatrzymaj się. Kiedy tak zrobimy, no, nacisk może nasilić się, prawda, czy osoba się może być zaskoczona i będzie chciała jeszcze bardziej dociekać, dlaczego od razu czegoś nie dostaje. No może można dalej kontynuować, że no będzie to trwało tak długo, aż wyjaśnimy sobie coś, przemyślimy, będziemy pewne odpowiedzi, prawda? Czyli tutaj nadal kontynuujemy i powtarzamy trochę jak zdarta płyta poniekąd, no to na co się już wcześniej zdecydowałyśmy. Można też powtarzać sobie, że wytrzymamy tą presję, że to jest coś do wytrzymania, nie jest to coś, czego nie damy rady wytrzymać. I tutaj już stało się coś bardzo ważnego, bo mówiąc potrzebuję czasu, żeby się namyśleć, dać odpowiedź, sprawdzić coś, już zmieniamy pewien układ sił w tej relacji, czyli już nie jesteśmy osobą tak, zarówno jeśli chodzi o odbiór szantażysty, jak i przez nas samych w pozycji, która no, musi robić to, co nam ktoś każe, w sensie wymusza, a więc jako osoba jakaś słabsza, zagoniona w kozi róg, tylko jako osoba, która też ma prawo decydować, skierować rozmowę no, w takie, taką inną stronę, powtarzając sobie, że mogę to wytrzymać. A więc już jesteśmy po prostu w innym miejscu niż uciekając jedynie, czy ulegając, czy podporządkowując się. Pamiętamy też, że to nie jest próba sił, że to nie jest ani próba no, jakiejś zemsty czy walki. To jest po prostu przejęcie normalnego miejsca w rozmowie, gdzie nie tylko jedna osoba sobie przyznaje prawo do decydowania, wymuszania, chcenia. Nie wiem, no, może sobie tak robić, prawda? Ale my nie musimy ani tego brać, ani uznawać tego za decydujące. My mamy też swoje myślenie, swoje rozeznanie sytuacji i po prostu to robimy. Warto tutaj jednak pamiętać, że nie jest to komfortowa sytuacja i może się też pojawić normalny lęk, jak robimy coś nowego, albo ktoś nas zaatakował słownie, albo tą presją jakoś przestraszył. Mamy prawo jak najbardziej tak się czuć, ale właśnie to działanie, o którym mówimy, no musi się zadziać pomimo tego lęku, albo wraz z tym lękiem i wraz z tym dyskomfortem. Ponieważ jesteśmy w sytuacji bycia pod presją, że mamy coś dać teraz, a my komunikujemy, że owszem, jest to pewnie jakaś istotna sprawa, umieszczamy ją w swoim jakimś rozkładzie zajęć, będziemy się nią zajmować, ale w taki sposób, no, żebyśmy my też mogły mieć czas na przemyślenie, zorientowanie się w ogóle o co chodzi, przemyślenie swojej reakcji, ponieważ mamy do tego prawo. Bardzo ważne jest również zadbanie o swoją przestrzeń. Tak, żeby czuć się komfortowo, ale również, żeby dysponować tą przestrzenią. Sytuacja bycia pod presją może zmierzać do tego, że nas to ma sparaliżować, osadzić w bezruchu, a tymczasem możemy powiedzieć, jeśli jest to nam potrzebne, jakoś potrzebujemy opuścić na chwilę szantażystę, żeby się zastanowić, zebrać myśli, wyjść z mgły, którą gdzieś tam nam roztoczyła. No, można powiedzieć, że na chwilę przepraszam, bo muszę wyjść, zaraz przyjdę, pójdę i w tym czasie pójść do łazienki, czy napić się wody, czy chwilę z kimś porozmawiać. Czyli korzystać z dystansu fizycznego między sobą a tą osobą, wpływać na niego aktywnie, bo to zmniejszy nam stres i pozwoli ochłonąć. Kolejny punkt w tym SOS, który nadajemy do samego siebie, jest obserwuj, czyli zatrzymaj się, już omówiliśmy, i obserwuj. Można nawet wyobrazić sobie taką szklaną windę, w którą wchodzimy, jak jest taka sytuacja, i ta winda unosi nas do góry i my widzimy, taki obserwator z góry, co to się tutaj dzieje. Czyli potrzebujemy mieć pewien dystans, żeby się zastanowić nad prośbą tej osoby, która próbuje wywierać na nas presję, żeby zobaczyć w ogóle, o co tu chodzi. No bo na przykład wpadnie ktoś i będzie wywierał presję, że musimy wezwać karetkę, no to oczywiste jest, że no, będziemy wyzywać tą karetkę, jeśli rozeznamy, że sytuacja tego wymaga. Ale jeśli sytuacja jest zwyczajna, nie wymaga oczywiście jakiegoś faktycznie natychmiastowego działania pod presją, mamy czas na to, żeby się zastanowić, czyli pomyśleć, nie wchodzić w tryb automatycznego, natychmiastowego i to w dodatku jeszcze wymuszonego działania.
Czyli to zastanowienie może być takie, na przykład, czego ta osoba ode mnie chce tak naprawdę? Jak przedstawiła swoją prośbę? Czy było to takie no, ciepłe, ze zrozumieniem, czy raczej niecierpliwie, grożąc? Czyli opisujemy sobie tę sytuację. Potem sobie myślimy, co zrobiła ta osoba, ten szantażysta, kiedy nie zgodziliśmy się od razu na to, co ten ktoś tam sobie życzył. Czyli jaki miał wyraz twarzy lub miała ton głosu, coś, jaka mowa ciała była. Czyli tak, żebyśmy sprawdziły sobie faktycznie, co to za sytuacja, czy naprawdę była to sytuacja szantażu, czy bardziej chodzi o jakieś nasze odczucia, które mogły z tą osobą nie mieć nic wspólnego, a tutaj się jedynie odezwać. Czyli jakie gesty były tej osoby, co robił z rękami, jak wpływała ta osoba na dystans, czy się nadmiernie zbliżała, czy groźnie gestykulowała. Po takim opisie, czyli sprawdzamy fakty, prawda, co się dzieje, co się działo, czyli przechodzimy do tego, co się działo z kolei w naszych myślach. Czy pojawiły się jakieś przekonania, które na przykład ten szantażysta mógł nam w cudzysłowie włączyć, na przykład powinnam dawać więcej oczywiście innym. Jeśli chcę być dobrym człowiekiem, to muszę zaspokajać potrzeby innych osób. Nigdy nie wygram z tą osobą, albo potrzeby tej osoby i uczucia są ważniejsze niż moje i tak dalej. Czyli możemy zidentyfikować, co nam się włączyło w głowie w tej sytuacji. Może ta myśl już nam była wcześniej znana z innych podobnych, czy ze swojego dzieciństwa, czy z jakichś innych sytuacji, a może coś nowego. Pamiętajmy, że to są pewne przekonania, a niekoniecznie to są prawdy i dlatego mówimy o tym, aby móc umieć je również podważać. Potem punkt trzeci, co dzieje się w tej szklanej windzie, kiedy patrzymy sobie na tą sytuację, to obserwujemy, jakie są uczucia. Czy jestem poirytowana, czy jestem rozzłoszczona, czy czuję się usiedlona i zagrożona na przykład, czy brakuje mi w tej sytuacji poczucia bezpieczeństwa, czy czuję się, że się w czymś nie sprawdzam, albo nie zasługuję na szacunek, albo nie wiem, czuję się winna, rozczarowana, czy czuję lęk. I kolejna obserwacja, którą tu czynimy, jest to sprawdzenie, jakie są moje punkty krytyczne, czyli co mnie włącza, jeśli chodzi o uległość. Kiedyś ulegam. Czy jest to krzyk drugiej osoby? Czy to jest trzaskanie drzwiami, że od razu chcę już uniknąć czegokolwiek więcej i ulegam? Czy jakieś słowa, że na przykład jestem jakimś, nie wiem, niekompetentnym pracownikiem albo jakimś, nie wiem, nieczułą osobą, że nie ulegam? Czy jest jakiś płacz? Czy wzdychanie, czy złość malująca się na twarzy, jakieś zaczerwieniona twarz, ciągnięte brwi, zaciśnięte usta, coś, co sprawia, że się w środku paraliżuje nas, czy jakieś popadanie w milczenie tej osoby. Można sobie w tym komentowaniu takim wewnętrznym też wypowiedzieć pewne zdanie, że zaczynam zauważać, że. Prawda? Czyli wtedy możemy sobie tą swoją obserwację ubrać w pewne już opinię. Zaczynam sobie zdawać sprawę, że albo nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że i tutaj sobie opisujemy tą sytuację, jak zaczynamy ją widzieć czy rozumieć. Takie opisywanie sprawia, że już nie jesteśmy w roli osoby unieruchomionej, złapanej w pułapkę, tylko osoby obserwującej, mającej swoje myśli, swój ogląd sytuacji i na to oczywiście potrzebujemy czasu. Dlatego było tak ważne, żeby jeśli widzimy, że coś jest zaskakujące, jakieś nawet przerażające, żeby się powstrzymać od działania i dać sobie czas, jeśli tylko jest to możliwe i nie trzeba uciekać na przykład, na ogląd, co tu się tak naprawdę dzieje we mnie, w tamtej osobie i pomiędzy. Ta obserwacja sytuacji, skontaktowanie się z własnym myśleniem, takie spokojne obserwowanie też drugiej osoby może pozwolić nam zastanowić się nad tym żądaniem, które jest do nas skierowane. Może być to żądanie dotyczące mało ważnej rzeczy, może być to dotyczące jakiejś bardzo istotnej albo takiej z granic z kategorii życia i śmierci, prawda? Czyli też nasza reakcja będzie różna w zależności od tych skal. Ale możemy się też zastanowić w ogóle nad samym żądaniem, czy ono nas jakoś niepokoi, czy co, dlaczego nas niepokoi na przykład, albo czy jest jakaś część tego żądania, do którego nie mam zastrzeżeń, na przykład wpada ktoś, nie wiem, z zakrwawioną ręką i żąda natychmiast kontaktu z lekarzem, no to możemy nie mieć zastrzeżeń do tego żądania.
ale może do jakiejś innej części żądania możemy mieć. Czy na przykład możemy też poddać takiej refleksji zachowanie drugiej strony, czy to jest, ta druga osoba na przykład może wyrządzić mi krzywdę albo komuś innemu. Czy coś w sposobie wyrażenia tego żądania wywołuje we mnie lęk, na przykład poczucie obowiązku albo poczucie winy, żebyśmy mogły to sobie złapać, o co tu po prostu chodzi. Wszystko to robimy po to, żeby nie popaść w stare zwyczaje szybkiego przechodzenia, takiego nawet przeskakiwania nad tymi sytuacjami, bo może tak być, że część osób ma taki nawyk mówienia, o to nie jest takie ważne, to żaden problem, a jest mi wszystko jedno, a w zasadzie to, o co tak bardzo nie dbam. Czyli minimalizujemy właściwie coś, co tak naprawdę jest jakoś raniące czy dla nas trudne, a z kolei oddając pole osobie, która wywiera tą presję, nazwijmy ją nadal szantażystą, no, która też się poniekąd uczy, że może z nami takie rzeczy robić.